W Green Canoe 2K bardzo wiosenny temat dziś, temat związany z detoksem, a zaczynamy od kanału naszego, trochę wnętrzarsko tak naprawdę, bo Agnieszka Wam zaraz wyjaśni, dlaczego bez nas, czyli bez otoczenia nie możemy pójść dalej. Dokładnie. Tak? A co powiedzieć? I powinnaś gadać właśnie teraz. A ja czekam i się uśmiecham, nie? W Green Canoe 2K bardzo wiosenny dziś temat. Temat związany z detoksem, a zaczynamy dlatego od naszego kanału wnętrzarskiego, bo jak twierdzi Agnieszka, bez, a może właściwie to niech ona wytłumaczy. No bez porządku, słuchajcie, w domu przechodzić na detoks nie ma sensu, bo pierwsze dni będziemy tak wściekłe, tak nas wszystko będzie drażniło, że jak jeszcze zobaczymy pierdzielnik w kuchni, jest koniec świata. Koniec świata. I zero detoksu. Zero detoksu, będziemy wkurzone, wyrzucimy toksyny do organizmu i to nie o ten efekt chodzi. Ja się śmieję, oczywiście, jeżeli przychodzę na detoks, to przede wszystkim sprzątam właśnie w kuchni, w salonie, tam gdzie przebywam najczęściej. No właśnie, słuchajcie, zanim w ogóle cokolwiek chcemy zacząć z tą naszą przestrzenią osobistą, w ogóle nawet nie mówiąc już o odchudzaniu, ale właśnie o takim nawet oczyszczaniu wiosennym, zadbajmy o to, żeby wokół nas był na tyle spokój, ja na to mówię. Cokolwiek to dla Was oznacza, dla mnie akurat spokój oznacza właśnie porządek i pozbycie się niezbędnych rzeczy oraz relacji. Zbędnych rzeczy. Zbędnych, przepraszam, cofam to. Zbędnych rzeczy i relacji, bo o tym też będziemy dziś mówiły. Nie da rady, słuchajcie, zaczynać czegoś fajnego, nowego, mając wokół siebie bałagan. I naprawdę teraz to już bardzo poważnie mówimy. Jeżeli zaczynamy coś ważnego dla siebie, takiego nawet rozwojowo, tak, albo nawet właśnie dla naszego ciała coś ważnego, to zadbajmy najpierw to, żeby wokół nas był spokój, po prostu ten spokój. Ja twierdzę, że spokój zaczyna się od tego, że nasza przestrzeń jest czysta od złych rzeczy. To jest taki cudzysłów, tak, metafora, bo mówiąc złe rzeczy mam na myśli a. przedmioty niepotrzebne, dwa. bałagan, c. brud. Ja to wprost powiem, po prostu brud, podprogowo, przebywając w otoczeniu, które jest brudne po prostu, gdzie jest nieposprzątane, gdzie są śmieci, gdzie jest dużo jakichś takich rzeczy przypruszających wzrok, czyli ściągających gdzieś ten nasz wzrok, wzbudzających niepokój, my się naprawdę źle czujemy w takich przestrzeniach. Zgodzisz się ze mną? Zgodzę się, Asia. A ja w ogóle tak słuchając Ciebie, nigdy Ciebie o to nie zapytałam, czy uznajesz feng shui we wnętrzach? Jest coś takiego? Jest coś takiego. Przyznam szczerze, że ja tego nie stosuję, chociaż jakby szanuję ludzi, którzy rzeczywiście tą, bo to filozofia jest jakby takiego ustawiania rzeczy we wnętrzach, mebli, w ogóle nawet w ogóle komponowania tej przestrzeni. Są nawet architekci, którzy projektują według jakby zasad feng shui. Ja mam kilka takich swoich prywatnych zasad, ale ja bardziej, kiedyś o tym rozmawiałyśmy, że ja bardziej komponuję przestrzeń pod naszą rodzinę, pod nas. Tak. Że my jakby człowiek, każdy z nas jest inny, ma inne potrzeby. I dla mnie w ogóle takie dopasowywanie człowieka do filozofii, w moim przypadku to się na przykład nie sprawdza. Nie wiem jak u Ciebie. Nie, u mnie też, bo nawet jak projektowaliśmy kuchnię, to nasza pani, która rysowała tą kuchnię, bo wiadomo, że mieliśmy bardzo taką wizję jasną, co chcemy i mieliśmy w tej wizji ogromny blat. I pani powiedziała, projektująca, że tu jest za wąskie przejście, takich blatów dużych się nie robi, zaburzamy proporcje i tak dalej. I ja mówię, że no trudno, my mamy, żyjemy wokół wyspy, wokół blatu. Znajomi, którzy przychodzą, bardzo rzadko siadają przy tym stole.
Wszyscy od razu do garów, stołki i tak dalej. Ale wracając do naszego tematu, czyli tego sprzątania całego naszego otoczenia, szczerze, ja nie potrafię wypocząć w nieposprzątanym domu. Obie tak mamy. Bardzo często jest tak, że nie mam czasu posprzątać całego domu i to, co sobie robię w takich trudnych momentach, kiedy mam dużo pracy, to przynajmniej posprzątam salon i kuchnię. Czyli te przestrzenie, gdzie przebywamy najczęściej. Gdzie, że rano wchodzę do kuchni, robię sobie kawę, herbatę, zioła parzę i ja już widzę, że jest czysto i mi to tak dobrze robi. I to samo salon. Jak już wracam z pracy i siadam, to chociaż sobie poprawię te wszystkie koce, które mam z powodu psów, żeby nie było takiego chaosu. Wzrokowego chaosu, tak, takiego wrażenia właśnie bałaganu. I też szczerze, osobiście nie przepadam za wnętrzami przeciążonymi bibelotami, pamiątkami z podróży, zbieractwem wszelakim. Są ludzie, u których mi to nie przeszkadza, sama nie dałabym rady. Fajnie, że o to zahaczyłaś tematycznie. To są, słuchajcie, kiedyś już rozmawialiśmy o tym na Green Canu, w jakimś odcinku wnętrzarskich. My mamy różne potrzeby jako ludzie. Jak mnie ktoś pyta, jaki styl wnętrza mi się podoba, ja odpowiadam, ale dlaczego o to pytasz? Jaki to ma wpływ na Twoją decyzję? Powinniśmy tak mieszkać, jakie mamy potrzeby. Tak komponować tą przestrzeń wokół siebie według naszych potrzeb i gustów. Mm-hmm. I właśnie my z Agnieszką nie mamy dużo tych dekoracji. Jak mamy ich za dużo, ja mam na przykład coś takiego, jak mam. Jest Boże Narodzenie na przykład. Tak nasz dom jest udekorowany na Boże Narodzenie. Przychodzi tam 10 stycznia, ja już chodzę i... Asia, ja posprzątałam w tym roku pod koniec drugiego dnia świąt. No. Pierwszy raz jestem tak zmęczona zimą. Cieszyłam się, że te święta są, a z drugiej strony już tak chciałam, żeby już się zaczął nowy rok, czysto, że Boże, choinka wylądowała, rozebrana, posprzątałam i już weszłam. Taki spokój. Tak. Że już koniec z tym napięciem, czekaniem, tym wszystkim. Jest już nowe. I słuchajcie, właśnie to oczyszczanie na wiosnę, chociaż my tu mówimy o takim oczyszczaniu nawet przedwiosennym troszeczkę. Ja pamiętam, że na początku stycznia pokazywałam na live'ie na Instagramie właśnie, że mam potrzebę czystki i dziewczyny pytały, Asiu, ale już? Ja mówię, że tak, ja już czuję, że ja muszę już wyczyścić przestrzeń wokół siebie. Co to daje, jak sobie tak tą przestrzeń wyczyścimy? Po pierwsze, tak jak mówiła Agnieszka, wchodzisz do czystej przestrzeni, daje Ci to, jakby masz szersze pole, żeby Twoje myśli inaczej pracowały. Jak widzisz dużo rzeczy, jeszcze bałagan masz w domu, nieposprzątane rzeczy, nie licz na to, że będziesz w stanie coś kreatywnego wymyśleć, tak? Albo że spokojnie przemyślisz jakiś tam temat, albo że spokojnie zaczniesz detoks dla ciała, tak? Zaczniesz dbać jakby o swój organizm. Przez oczyszczanie przestrzeni w domu ja mam na myśli, słuchajcie, po pierwsze, pozbywanie się rzeczy, które zagracają nam przestrzeń. W takim bardzo szeroko rozumianym znaczeniu, ale to są rzeczy, które niekoniecznie nam są potrzebne, tak? A jest ich za dużo, jeśli na przykład chodzi o dekoracje, bo czasami tych dekoracji gdzieś nam ta granica, słuchajcie, umyka. Zwłaszcza na przykład, jeśli chodzi o bożonarodzeniowe, tak? Te dekoracje. Dużo tego mamy. Ale też, Asia, ja nie znam się na dekoracjach aż tak jak ty, ale był taki trend jeszcze jakiś czas temu. Takie różne właśnie przecierki, koroneczki. Nie wiem, jak ten styl się nazywał. Taki... Szabi. O, Jezu, to szabi. Jak ja oglądałam te wnętrza, sobie myślę, Jezus Maria, no na wieś to jeszcze gdzieś to widzę, ale tak zapaćkać tym wszystkim. Szanuję tych, którzy to lubią, ale ja nie byłabym... To nie Twoje klimaty. Nawet właśnie o to chodzi, że nie odpoczywam w takim wnętrzu. No ale to widzisz, to jest właśnie to, o czym mówimy. Dobierajmy te dekoracje. Ja szabi akurat widziałam wnętrza, gdzie rzeczywiście przepięknie dziewczyny to takie belgijsko-francuskie, tak. Jak jest, ja też to lubię. Z małą ilością. Nie za dużo. Ale jak mamy za dużo tych rzeczy, słuchajcie, a zwłaszcza jak chcemy wiosną właśnie gdzieś złapać oddechu, trzeba pochować. Dekoracje wszystkie związane z czasem zimowym. Trzeba posprzątać dom, bo to jest takie też przejście progowe tu dla nas, że jeżeli ja sobie tak wysprzątam ten dom, naprawdę, że ja wchodzę rano i wiem, że on jest czyściutki i że aż pachnie tą czystością, nabieram oddechu i wchodzę inaczej w nowy sezon, tak? Że jakby z taką mocą, dobra, pierwszy temat załatwiłam, pierwszy problem załatwiłam. Drugim, słuchajcie, tematem, o którym na naszym kanale wspomnimy, są relacje, Aga.
I też jakby to wszystko, co się dzieje wokół nas, posprzątaliśmy ten dom, mamy w domu czysto, ale uwiera nas coś, co się dzieje w naszym życiu. Nie będziemy teraz szeroko, słuchajcie, na ten temat rozmawiali, bo to nie ten czas jest, jakby może kiedyś zrobimy taki odcinek na zasadzie, jak sobie obie radzimy z różnymi sytuacjami w życiu i z różnymi relacjami, które nam nie służyły, bo my sobie poradziłyśmy, udało nam się, ale warto poświęcić trochę swojej uwagi i popatrzeć wokół na ludzi, którzy nas otaczają, na relacje, jakie mamy z tymi ludźmi, począwszy od najbliższej rodziny, skończywszy na pracownikach, współpracownikach, dalszych ludziach, którzy nas otaczają i na ile my tym ludziom tego swojego czasu dajemy, takim ludziom, którzy czasami nam go po prostu kradną i trochę nas okradają z energii, nazwijmy to wprost. Tak, ja kiedyś miałam taką sytuację, że na jakimś lotnisku gdzieś na świecie zobaczyłam mnicha buddyjskiego i uśmiechnęłam się do niego, bo wiecie, na lotnisku widzieć kogoś ogolonego, wiadomo kim jest, chciałam mu dać coś z siebie. I on do mnie po angielsku powiedział i została mi ta lekcja do końca życia. Ona mnie bardzo zaskoczyła, bo jestem osobą, która lubi dawać i ja nie oczekuję też, żeby to mi to wracało, ale jestem taka jak ty jeszcze bardziej, bo ostatnio ci o tym mówiłam. Jeszcze bardziej jesteś ty taka dająca. Natomiast on mi powiedział po angielsku: nie uśmiechaj się tak szeroko do mnie, zostaw sobie coś dla siebie. Nie wiesz, kim jestem, a ty jesteś najważniejsza. Niebywałe. Niebywałe, bo ja wydawało mi się, że on mi się zaraz tak uśmiechnie, a on mi bardzo poważnie powiedział, żebym tą energię, o, mogę dać światu, ale mam coś zostawić dla siebie. I też zauważyłam, że mam takie momenty, że kiedy żyję tak bardzo życiem innych, pomaganiem, destabilizuje mi to własną tak. równowagę. I często też dziewczyny, też tu powiem o tym, prosicie mnie o live i tak dalej. Mam tygodnie, że mi to samo przychodzi, ale mam tygodnie, że naprawdę muszę być w trybie oszczędnym, jeżeli chodzi o dawanie. I to są te momenty, kiedy nic się u mnie nie dzieje. Ale właśnie po to się dzieje, że jak obie robimy te live'y na Instagramie, to one są naprawdę naładowane właśnie, energią tak. i sercem do Was, bo wynikają z tego, że my jesteśmy w dobrej moment, energii tak. i dobry moment, a nie udajemy i nie robimy coś dlatego, że mamy to zaplanowane co poniedziałek i że to trzeba. Tak, bo takie są lepsze, potem tam gdzieś rosną te statystyki. My z Asią nie robimy czegoś dla statystyk. Suma summarum, słuchajcie, na końcu, jak zgaśnie światło, ja to mówię, wszystko wychodzi tak naprawdę. I myślę, że taka ta szczerość wobec Was też, że ona też, myślę, że Wy to widzicie, że to wszystko tak, no jest po prostu prawdziwe. No i też, słuchajcie, nie będę tutaj przytaczać nazwisk, bo to nie o to chodzi, natomiast wiem o kilku osobach takich z blogosfery czy ze sfery YouTube'a, którzy mocno się wypalili w pewnym momencie, dawając tak, dawając czy dając? Dając, wiecie o co chodzi. No, dając tak dużo z siebie, no niestety przepłacali to ciężką depresją. Potem oni o tym mówili i znowu wałkowali temat. I tak ta sobie... równowaga. Tak. Właśnie o tym dlatego Wam mówimy. Wiosna jest takim fajnym albo przedwiośnie fajnym czasem, żeby zrobić stop, wysprzątać tą chałupę, a później popatrzeć na swoje życie, na relacje i na energię, która krąży między Tobą a światem i ludźmi, czy wszystko tam biegnie w odpowiednim tempie i równo. Bo jak są właśnie jakieś takie zachwiania, jak więcej dajemy niż dostajemy, albo na odwrót, bo to słuchajcie, bierzemy, też jest. Bierzemy, nic tak. nie dajemy od siebie, też jest nierówno. W którymś momencie świat nam się zbuntuje, jeśli jesteśmy tylko takimi chciejami, którzy tylko chcą i nic nie dają. Więc mamy nadzieję, że ten odcinek, właśnie to takie podsumowanie wnętrzarsko-otoczeniowe, że tak powiem, czyli posprzątaj wokół siebie świat, swój dom, pozbądź się rzeczy, które zaburzają Ci dobrą energię w domu i rzeczy, które według Ciebie są w za dużej ilości, bo to niekoniecznie muszą być ozdoby, ale na przykład możesz mieć za dużo pledów na kanapie. Jeden na drugim. Ja się kiedyś, słuchajcie, nawet złapałam. Ja, Asia Pledziuszka, się złapałam na tym, bo ja uwielbiam pledy. Ale już w którymś momencie próbuję z książką usiąść i mówię, kurde, co jest? A ja, słuchajcie, siedzę wokół same pledy i mówię do męża, słuchaj, my mamy za dużo kocy na tej kanapie, tu nie ma gdzie siedzieć. To jest i nawet nie wiedzieliśmy, kiedy to się stało. Jeden pledzik, drugi pledzik, zarosła. Poduszeczka, kanapa zarosła, która, kurczę, miała być dla nas, tak? Tak? Taki przykład podałam, ale myślę, że on też obrazuje właśnie tą ilość rzeczy w naszym życiu.
jak sobie posprzątamy, jak pozbędziemy się niepotrzebnych rzeczy, albo je pochowamy nam na jakiś czas, bo ja sobie lubię, tak jak dzieci, tak, że się chowało przed nimi zabawki, potem się bardziej cieszyły, jak się im dawało. I też jak przeanalizujemy sobie te relacje nasze ludzkie i przepływ energetyczny między nami. Jak się czujemy po rozmowie z kimś? Czy po rozmowie z kimś, kto wydaje nam się ważny i bliski, nagle czujemy jakiś taki dyskomfort, czujemy się oceniani, ktoś nam coś niby mimochodem powie, co potem w nas pracuje i nie za bardzo się z tym czujemy? Warto się zastanowić, czy na przykład będąc sobą, powiedziałabym przyjacielowi takie mimochodem jakieś zdanie. Nie wiem, myślę, że każdy z nas to gdzieś tam odczuł, że ktoś nam coś powiedział i to było takie, no, oceniające, tak? Albo źle się z tym po prostu czujemy. I dlaczego? Taka kapka dziegciu do miodu. I warto się właśnie zastanowić i albo powiedzieć tej osobie następnym razem, słuchaj, ale mi jest przykro, jak tak mówisz. Bardzo lubię z tobą spędzać czas, ale to było nie na miejscu. I zobaczymy. Jeżeli jesteśmy wartościowi dla tej osoby, to ta osoba się zreflektuje i powie, Boże, nie wiedziałam, przepraszam. Albo będzie oburzona. No i to jest właśnie to oczyszczenie relacji. I to jest moment posprzątania. Tak, taki właśnie robisz zdjęcie i widzisz wtedy na tym zdjęciu, co jest. Czy uśmiechnięta twarz, czy zdziwiona twarz, czy zasmucona twarz. Warto właśnie takie... Mówię, ta wiosna jest naprawdę, słuchajcie, fajnym czasem, żeby sobie tak przystanąć chwilę, zrobić to, o czym mówiłyśmy, a potem zabrać się za siebie dopiero. Tak. Ale o tym już opowiemy na kanale Agnieszki. Teraz Was zabieramy. Tu na górze... Jezu, dziewczyna, Kasia, gdzie to jest? Tutaj, nie? Z tej strony. Tu na górze, do Kasi mówiłam za kamerą. Tu chyba na górze, z tej strony będziecie mieli link do przekierowania na kanał Agnieszki i tam już sobie porozmawiamy o detoksie ciała, o urodzie. O tym, jak zacząć detoks, co jeść na detoksie, czy pić kawę i w ogóle. Zapraszam na Jedz Inaczej.